DJ Presenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawień i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. 28 piłkarzy miał do dyspozycji Mariusz Strzelak, trener Polonii Kępno. Białoniebiescy rozpoczęli okres przygotowawczy 13 stycznia. Pierwsze zajęcia odbyły się w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie. Każdy by sobie życzył jak największej ilości oczywiście w tym okresie przygotowawczym. No zobaczymy, no mamy tutaj parę, chcemy się wzmocnić paru chłopakami z Lużborka, z Ostrzeszowa, bo też są do nas przyjść, wyrażają chęć grania i to jest bardzo fajne. No na razie mówię, no musimy zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. I wtedy będziemy mogli podjąć jakiekolwiek kroki. Nie? Na tą chwilę no, chcą trenować, niech trenują. No. My też pewnie też będę robił jakąś selekcję, bo wiadomo, że tylu chłopaków w kadrze nie można mieć. No ale rozmawiałem tu z chłopakami i powiedziałem, jeżeli będą wszyscy trenować i dawać siebie wszystko, wtedy po prostu podejmiemy jakieś decyzje. Szkoleniowiec Polonii nie potrafił ocenić po pierwszym treningu, który z piłkarzy ma największe szanse dołączyć do zespołu. Tutaj akurat z Ostrzeszowa to nie bardzo znam tych chłopaków, nie wiem co potrafią. Za to znam chłopaków tutaj z tych Kluczborka, których grali w byłym MKS-ie, znaczy byłem w MKS-ie Kluczbork. Jest to Patryk Gracmaga, znaczy Gracja Gracmaga, Maciej Buła, no i Mielcarek. No to, no, chcemy ściągnąć jeszcze tutaj Patryka Jaremę, który wyraził też chęć i tutaj grania w Kępnie. No zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. Myślę, że to jeszcze nie wszystko, na co nas stać. Nie? Trener tymi transferami chce z pewnością spowodować rywalizację, tak, w zespole? Oczywiście, rywalizacja to jest chyba najzdrowsza rzecz, jaka może być w zespole, prawda? No ale myślę też, raz, że rywalizacja, a też przede wszystkim przygotowanie się. No wiadomo, że teraz ta runda wiosenna będzie znacznie cięższa od tej jesiennej, którą żeśmy właśnie pożegnali, prawda? I tutaj trzeba się bardzo dobrze przygotować. Myślę, naładować odpowiednio akumulatory i żeby nam starczyło aż do zimy, nie? No ja wiem, czy dużo. No jest to ważne. Gry kontrolne są bardzo ważne, ale przede wszystkim trzeba tutaj popracować nad siłą, no i przede wszystkim nad wytrzymałością. Tu chłopcy muszą naprawdę ten okres przygotowawczy bardzo dobrze przepracować. Wtedy myślę, że problemów z wytrzymałością nie będziemy mieli w sezonie, nie? A to jest najważniejsze, bo mówię, jak się tutaj teraz podładuje te baterie, tak myślę, on nam starczył naprawdę na całą rundę i przede wszystkim mnie cieszy to, że jest zespół młody, nie mamy tutaj jakichś starszych zawodników, a widzę w tych chłopakach chęć i myślę, że będą pracować jak najlepiej. Polonia w okresie przygotowawczym zagra z Orłem Mroczeń, Startem Namysłów, Galgazem Galewice, Wiktorią Ostrzeszów, KKS-em Kalisz, LZS-em Proślice, Pogonią Trębaczów i Zewką Kobyla Góra. Pierwszy z pani gramy z Mroczeniem za... nie w tą sobotę, tylko przyszłą sobotę, bo teraz mamy jeszcze trening w środę i w piątek, później przez weekend wolny, wiadomo. I zaczynamy cykl przygotowań dwutygodniowy, taki obóz dochodzeniowy. Będziemy trenować codziennie i to będzie, każdy tydzień będzie zakończony sparingiem. Najpierw pierwszy nas sparing czeka z Mroczeniem, później już mamy Start Namysłów. No myślę, że tacy wymagający przeciwnicy, oczywiście są to, można powiedzieć, na tą chwilę, nie pod naszym zasięgiem te zespoły, ale myślę, że właśnie warto się uczyć od takich drużyn wyżej klasyfikowanych. Polonia do sezonu pracować będzie na obiektach Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.